Przyjechaliśmy tutaj wam powiedzieć o żywym Bogu, który zmienił nasze życie. Żywy Bóg, Jezus Chrystus, odmienił moje życie o 180 stopni. Byłem przestępcą zawodowym, 13 lat siedziałem w więzieniach. Umierałem 2 razy od narkotyków, miałem zapaść. Miałem choroby, które trzeba było usuwać chirurgicznie. Dzisiaj jestem zdrowy, dzisiaj jestem szczęśliwy z Chrystusem. Bez Niego moje życie było pustką, z ciągłym strachem. Wielu moich kolegów w wieku 25 lat, 30 zostało zastrzelonych na ulicach Warszawy lub zaćpało się na śmierć, a ja żyję. 5 zamachów było na moje życie. Żyję dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jestem zdrowy, szczęśliwy, mam prawdziwych przyjaciół, żyję bez lęku. To On, żywy Bóg, Jezus Chrystus, odmienił moje życie, uratował mnie wielokrotnie od śmierci. Tak jak samo, jak tutaj wszyscy, co jesteśmy. Może nie wszyscy byliście przestępcami, ale wszyscy jesteście grzesznikami. Jeżeli nie narodzicie się na nowo, z Bożego Ducha pójdziecie do piekła. Tak mówi Słowo Boże, nie ja. Nie my sobie to wymyśleliśmy, tylko żywy Bóg. Jest napisane, jeżeli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, pójdziesz do piekła i nikt i nic ci nie pomoże. Żadne sakramenty, żadne chodzenie do kościółka, żadne religijne jakieś tam popierdółki, które są wmawiane w tym kraju, katolickim kraju, który zwodzi nas. Idziemy drogą do piekła. Byłem ministrantem, miałem wszystkie te sakramenciki i nic nie zmieniło mojego życia, dopóki w więzieniu w 2005 roku nie powiedziałem: Jezus, zmień moje życie, zmień, zamieszkaj w moim sercu, bo ja nie chcę tak żyć, ja nie potrafię. Ja żyję w ciągłym strachu, chociaż zakładałem maski, udawałem twardziela, tak jak moi koledzy, których nie ma. Tak, życie bez Boga jest życiem w kompromisach i w ciągłych maskach. Nie musisz być przestępcą, nie musisz żyć tak jak ja. Jeżeli jesteś w religii, nie narodziłeś się z Bożego Ducha, a Słowo Boże mówi, kto nie ma Bożego Ducha w sobie, nie jest synem Boga. To Bóg, żywy Bóg, może odmienić twoje życie. On chce, On cię kocha. Posłał swego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za ciebie, osobiście za każdego z was. Jezus Chrystus cierpiał męki, żebyś ty miał szczęśliwe życie, nie tylko w niebie, ale i tu na ziemi. On powiedział, przyszedłem dać wam obfite życie, pełne szczęśliwe życie, już tu na ziemi, nie tam. A tu chodzi też o wieczność, gdzie ją spędzisz. Tu nie chodzi, wiesz, tylko o życie ziemskie, prawda? Tu chodzi o wieczne życie, nie ma nic ważniejszego na tej ziemi. Nie ma żadnego czystca, to jest wymysł ludzki, wymysł kościoła katolickiego. Nie ma czystca, ludzie, jeżeli nie narodzicie się na nowo z Bożego Ducha, pójdziecie do piekła. Jesteśmy tu po to, żeby was ostrzec, bo was kochamy. Nie jesteśmy tu, żeby sobie na coś zasłużyć, bo my i tak już jesteśmy zbawieni. Bez tego głoszenia do Ewangelii, świadectwa żywego, i tak idę do nieba. Jestem po to, żeby ci powiedzieć, tak jak w 2005 roku mi zostało przekazane i powiedziane. Kiedy siedziałem w więzieniu, weszłem na celę do chłopaka, który znał, mieliśmy wspólnego znajomego. I ten chłopak mówi, ty, ten twój kolega, ten nasz kolega, chodzi z Biblią po celi, po spacerach i mówi, że Jezus żyje, że odmienił jego życie. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe, mówię, ten bandyta, ten morderca, mówię, coś albo zwariował, albo coś w tym jest. I kiedy poszedłem na to spotkanie, zobaczyłem oczy tych ludzi, którzy mi o tym mówili. Nigdy w życiu nie widziałem takich oczu, jak oni mieli. Oczy pełne miłości, pełne radości. Żaden ksiądz, a 20 lat ponad byłem w kościele katolickim, żaden ksiądz, żadna osoba, nigdy nie widziałem takich oczu. W nich żył żywy Bóg. Żywy Bóg, Jezus Chrystus, oni przyjęli Chrystusa i ja powiedziałem, Jezu, ja chcę żyć tak jak oni, ja chcę mieć takie oczy, żyć w miłości i pokoju, ale nie mam siły, pomóż mi. I On wtedy zamieszkał w moim sercu i żyję do dzisiaj. Gdyby nie Jezus, zaćmiłbym się na śmierć, albo by mnie zastrzelili, a ja żyję dzięki Niemu i oddaję Mu chwałę, bo kocham was i jestem tutaj dla was. W imieniu Jezusa, dziękuję ci, Ojcze, że tu mogę być na tych ulicach. Ojcze, niech twój duch porusza ich serca. Ojcze, niech twój duch
porusza ich serca, żeby zrozumieli i poznali tą prawdę, którą my poznaliśmy. W imieniu Jezus my to ustanawiamy. Amen. Amen.